Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Jak do cholery się tu znaleźliśmy? W tym momencie to było wszystko, o czym mogłem myśleć. Jakkolwiek fajnie było, a na pewno było. Jezu. Adrian zaśmiał się do siebie. Prawie zapomniałem, po co tu przyszedłem. Ten koks jest czasem zabójczy. Nie ma takiej opcji. Nawet kurwa tego nie mów. Uciął mu Sandu. Adrian uniósł brew. Tak? Naprawdę? Słuchaj, rozumiem tę całą rolę obrońcy, którą próbujesz odgrywać. Godne pochwały, naprawdę. Jestem pewien, że dzieciak wiele przeszedł, ale... Jego usta wykrzywiły się w złośliwy grymas. Ja również wiele przeszedłem. I wiesz, czego się nauczyłem? Ten dzieciak się kurwa wykituje, jeśli nadal będzie się z tobą zadawał. Jest silny, na pewno, ale może być o wiele silniejszy. Mieliście szczęście z Kentajem, nie będzie tak za każdym razem. Nie chcesz tego, prawda? Chcesz go dosłownie wysłać na śmiertelne walki na jakiejś zapomnianej przez Boga planecie. O czym ty kurwa mówisz? Wtrąciłem. Adrian jęknął. A dlaczego się nie zamkniesz do kurwy nędzy? Po prostu się kurwa zamknij! Jak bardzo nie chciałem tego przyznawać, dźwięk jego podniesionego głosu spowodował, że zamilkłem. Otaczała go jakaś potężna aura, niczym przełącznik w jego postawie, który przełączał się natychmiast i agresywnie. Szczerze mówiąc, moja wola nie była wystarczająco silna, by rzucić mu wyzwanie. Z wszystkich tam obecnych byłem z pewnością najsłabszy. Słuchaj, powiedział Ken, wysuwając się do przodu. Nie mam pojęcia, skąd się tu wziąłeś, ale sporo przeszliśmy, próbując chronić dzieciaka. Nie pozwolimy mu odejść, tak po prostu. Adrian kliknął językiem. Nie lubię brudzić sobie rąk, ale... Ruszył błyskawicznie, pędząc w stronę Sandu z zaskakującą prędkością. Jednak jego uderzenie zostało w ostatniej chwili przechwycone przez Kaela. Szlak! Mruknął Kael, powstrzymując pięść Adriana. Jakim cudem ten facet jest tak silny? Adrian szamotał się przez chwilę, zanim złamał nadgarstek Kaela i uderzył dłonią w jego szczękę. Ruszył z powrotem na Sandu, tylko po to, by znów zostać zatrzymanym przez strumień ostrzy Belli. Poszatkowały mu prawe ramię, gdy je blokował. Kurwa! Krzyknął. Dlaczego ludzie jesteście tak zaaferowani tym dzieciakiem? Jesteś idiotą? Co to za pytanie? Powiedział Ken, występując do przodu. Z jego ubrudzoną, zaschniętą krwią twarzą wyglądał, jakby miał zaraz zemdleć. Mimo to zaproponował wyzwanie. Nie mógłbym żyć ze sobą, gdybym pozwolił takiemu dziwakowi jak ty zbliżyć się do niego, powiedział, zanim otworzył kolejny portal. To jeden z moich ulubieńców. Z portalu wyłonił się masywny szkielet z kawałkami zwęglonego mięsa dyndającymi z jego przerośniętych kości. Uruchomił równie dużą piłę łańcuchową, po czym rzucił się na Adriana. Co jest Ledwo wydobył słowa, zanim został zmuszony do uniknięcia dekapitacji. Uchylał się od niszczycielskich ostrzy, ale w końcu otrzymał kilka paskudnych cięć. W tym samym czasie KL wrócił na nogi, sprawiając Adrianowi kolejne kłopoty. Bella wkrótce dołączyła, przypierając go do ściany. Kurwa! Splunął, zanim wyskoczył w powietrze i oberwał sporą część czaszki szkieletu uderzeniem łokcia. Nie wystarczyło. Szkielet złapał go za szyję i rzucił na podłogę. Gdy ten z trudem próbował się podciągnąć, KL zamachnął się i powalił go z powrotem na ziemię. Najwyższy czas się poddać, nie sądzisz? Mruknął. Adrian wypluł sporą ilość krwi.
Naprawdę tego nie chcesz. Podniósł się, wbijając głowę w podbródek Kaela, po czym odbił się na tors szkieletu. Rozgryzłem to! Krzyknął. Muszę tylko pozbyć się twoich pierdolonych ramion. Zrobił właśnie to, łamiąc obydwa łokcie szkieletu w stawach, sprawiając, że upuścił piłę łańcuchową. Już miał zadać zabójczy cios, gdy strumień Belli trafił w jedno z jego oczu, oślepiając go. Pieprzona suka! Krzyknął. Szkielet wykorzystał chwilowe odwrócenie uwagi, wkopując go w ścianę. Można śmiało powiedzieć, że sprawy nie szły po myśli Adriana. Spojrzał w górę. Kael, Bella i Kostucha zaczęli się nad nim gromadzić. Jego wyraz twarzy nadal był pełen frenetycznej, skoncentrowanej wściekłości. Jednak nie utrzymywał się on długo. Wkrótce zaczął się uśmiechać. Okej, w porządku, powiedział, trzymając rękę w górze. Nie mogę powiedzieć, że to była uczciwa walka, ale macie mnie. Cholera, myślałem, że jestem twardszy. Wstał. Na jego twarzy nadal widniał uśmiech. Chyba nadszedł czas na plan B. Co to do cholery znaczy? Ken zapytał. Cóż, dałem ci wskazówkę. Nie spodoba ci się to. Z kieszeni wyciągnął jakiś zgrzytliwy przełącznik opleciony plątaniną kabli. Uwalniam dużego chłopca. Kataklizm. Włosy na karku stanęły mi dęba. Kael zaczął podchodzić, ale Adrian wyciągnął rękę. Czy ty głupi jesteś? Nie jesteś wystarczająco szybki, by dotrzeć do mnie na czas. Nagle spojrzał na Bellę, którą wyraźnie swędziało, żeby spryskać go jeszcze jakimiś ostrzami. Ty też! Nawet kurwa nie próbuj! Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak głupi jest to pomysł? Ken powiedział. Okej, profesorku, poucz mnie jeszcze. Znaczy, sami to na siebie sprowadziliście. Miałem prostą prośbę. Wypuścił kolejny szalony śmiech, po czym nagle spoważniał. Ostatnia szansa, mówię poważnie. Nikt się nie poruszył. W zasadzie nikt nic nie powiedział. Wszyscy byliśmy w rozterce, co zrobić. Nie rozgryzłbyś, jak go uwolnić. Ken w końcu się odezwał. Blefujesz. Tak? No więc jesteś dość kurwa irytujący. Pstryknął przełącznik, zanim upuścił go na ziemię. Jestem pieprzonym geniuszem, powiedział. Mogę zrobić wszystko. Gdy Adrian nadal szczerzył się złośliwie, reszta z nas czekała w ciszy i napięciu przez, wydawało się, 5 minut. Ale nic się nie wydarzyło. Ken przerwał ciszę. Wiesz, kiedy ktoś blefuje, zazwyczaj właśnie tak to wygląda. Twarz Adriana wykrzywiła się w zdezorientowanej wściekłości. Daj mi kurwa spokój. Wypluł. Cała ta robota na nic. Rzucił okiem przez ramię. Nie, to brednie, nie jestem idiotą. Jak piorun poleciał w głąb przeciwległego korytarza. Sprawdźmy panel, powiedział Ken. Zgadza się, pomyślałem sobie. Panel był jedynym prawdziwym sposobem, w jaki mogliśmy potwierdzić, czy naprawdę blefował, czy nie. Prawdę mówiąc, nikt z nas nie miał pojęcia, czym mógł być kataklizm. Wszyscy po prostu założyliśmy, że będzie to jakieś kolosalne monstrum, które po uwolnieniu będzie chciało dokonać natychmiastowej destrukcji. Ale nie wiedzieliśmy. Być może zagrożenie, jakie stwarzał, było bardziej ezoteryczne, coś niebezpośredniego. Powinniśmy iść zobaczyć na własne oczy. Odezwałem się. W tym momencie cokolwiek będzie, to będzie. Nie trzeba było ich zbytnio przekonywać. Ken stworzył kolejny portal, wciągając przez niego szkielet z powrotem. Z mgłą upadku snującą się w powietrzu wokół nas, nasza szóstka zaczęła torować sobie drogę. Walka dobiegła końca. Pozostało tylko
potwierdzić nasz los. Gdy dotarliśmy do panelu, spotkał nas nieprzychylny widok. Lampka świeciła się na żółto, ucieczka w toku. Mało tego, w podłodze z boku otworzyła się klapa, do której prowadziły schody. Adrian stał właśnie tam, spoglądając w dół. Co ci mówiłem? Powiedział. Nie jestem idiotą. A i co kurwa zamierzasz teraz zrobić? Zapytał Ken. Zejść tam i co potem? Oswoić go czy coś? Oswoić? Umrzeć? Zobaczymy, co się stanie. Nie, żeby to miało już jakieś znaczenie. Chyba, że chcesz mi oddać dzieciaka. Sandu nie ruszył się z miejsca. Adrian zadrwił. Dobra, będę szczery. Planowałem wypuścić to coś niezależnie od tego. Nie można trzymać czegoś takiego pod kluczem, wiesz? Jego pozostałe oko było szeroko otwarte z podniecenia, gdy to mówił. Spojrzał z powrotem na klapę. Wielka niewiadoma, co? Mruknął, zanim zjechał po schodach. Powinniśmy byli go zatrzymać? Zapytał Kael, gdy Adrian zniknął w otchłani, która Bóg wie, co w sobie skrywała. Ja... nie wiem, odpowiedział Ken. Miałoby to sens? Nastąpił długi okres ciszy. To mogła być godzina, może blisko dwie. Ale niezależnie od czasu, nic się nie wydarzyło. Żaden gigantyczny stwór nie wyskoczył z podłogi. Żadnego portalu wsysającego nas do piekła. Cóż, jedna rzecz się zmieniła. Światło na panelu zmieniło się z żółtego na czerwone. Kataklizm uciekł. Ale to stało się już jakiś czas temu. Adrian nawet się nie pojawił. Można było śmiało powiedzieć, że nie potrafiliśmy sobie tego wyjaśnić. Więc co teraz? Zapytała Bella. Wychodzimy, czy... Dziwnie to tak zostawić, prawda? Odpowiedział Kael. Prawda, dodał Ken. Tylko nie bardzo wiem, co nam w ogóle zostało. Jest jeszcze jedna opcja. Powiedziałem. To był instynktowny wybuch. Coś, o czym sam z trudem myślałem. A co to za opcja? Gestem wskazałem w stronę otwartych drzwi. Moglibyśmy zejść i sami zobaczyć, co się stało. Ken zamrugał kilka razy z niedowierzaniem. Czy ci się w głowie popierdoliło? Może się popierdoliło. To była przelotna myśl. Nie jesteś ciekawy? Zapytałem. Tego, co próbowali powstrzymać przez cały ten czas? Ken się roześmiał. Cóż, nigdy nie chciałem tu być w pierwszej kolejności, więc to naprawdę nie ma dla mnie znaczenia. Ale jeśli chcesz iść, to zrób to szybko. Jestem pewien, że cisza nie będzie już tu trwała zbyt długo. Zatrzymałem się na sekundę. Czy to naprawdę jest to, czego chcę? Pomyślałem sobie. Tak naprawdę nie wiedziałem. A jednak jakiś dziwny impuls napędzał mnie do przodu. Może w ogóle nigdy nie było kataklizmu? Odezwał się Kael. Co jeśli to była tylko taktyka strachu? Ta teoria mogła mieć jakąś wagę, ale nie odpowiadała na pytanie, co do cholery stało się z Adrianem. O, to istnieje. Na pewno. Nowy głos dobiegł zza pleców. Wszyscy odwróciliśmy się, dalej pamiętając to, co wydarzyło się wcześniej. Ale to był Clint, wciąż zakrwawiony i poobijany po walce z naczelnikiem. Clint? Ken uśmiechnął się do niego. Jezu, wciąż żyjesz. Nassar i ja założyliśmy się o to, czy przeżyjesz, ale zakład nieważny, bo on nie żyje. Tak? Clint uśmiechnął się z powrotem. Ile na mnie postawiłeś? Jakieś 600. Boże, jestem urażony. Nie masz we mnie żadnej wiary, kolego. Wiem, że lubisz grać grubo.
przynajmniej w Vegas. Wiesz, to świetnie, że jesteście przyjaciółmi i w ogóle... Przerwał Kael. Ale co do cholery miałeś na myśli, mówiąc o kataklizmie? Powiem ci, ale najpierw ty musisz mi coś powiedzieć. Kto do cholery otworzył drzwi? Ten pieprzony wariat. Chyba go nie znasz. Odpowiedziałem. I on jest teraz na dole. Właśnie teraz. Przytaknąłem. Wyraz twarzy Clinta zmienił się w śmiertelnie poważny. Niech to szlak. Mruknął. Wyciągnął z pasa pistolet i zaczął szybko schodzić po schodach. Reszta spojrzała na siebie w zakłopotaniu, zanim szybko podążyła za nim. To była dłuższa podróż niż się spodziewałem. W pierwszej kolejności nasuwało się pytanie, dlaczego zbudowano tak długi zestaw schodów. Kiedy już tam zeszliśmy, znaleźliśmy się w jakimś laboratorium z zakurzonymi monitorami i porozrzucanymi stosami dokumentów. Na samym końcu laboratorium znajdowały się metalowe drzwi, które były szeroko otwarte. Mogliśmy zobaczyć Adriana stojącego wewnątrz pomieszczenia, do którego prowadziły. Na początku nie mogłem określić, co robi. Wyglądało to tak, jakby stał w miejscu. A potem zdałem sobie sprawę, że to wszystko, co robił. Nie zwracał na nas uwagi, po prostu wpatrywał się przed siebie. Chociaż nie mogłem zobaczyć, na co się gapi. To znaczy, na początku. Cokolwiek zrobicie, nie zaglądajcie do środka tego cholernego pokoju! Krzyknął na nas Clint. Powiedział to trochę za późno. Nie wiem, jak mogę opisać to, co widziałem. Na pozór to proste. Był tam jakiś monitor. Adrian wpatrywał się po prostu w monitor. Ale to, co było na tym monitorze, było trudniejsze do wyjaśnienia. Amalgamat niezrozumiałych kształtów i figur, przesuwających się i poruszających w sposób zupełnie obcy ludzkiej percepcji. A następnie kolory. Kolory, których nigdy w życiu nie widziałem. Kolory, co do których jestem prawie pewien, że nie istniały. W tym momencie czułem, jak mój umysł zanika. Moje poczucie siebie rozpływające się w pustce. Byłem całkowicie zaabsorbowany tym, co było na tym monitorze. Czułem, jak jakaś dziwna przyjemność ogarnia moje zmysły, ale jednocześnie z całych sił starałem się odwrócić wzrok. Moje emocje były całkowicie sprzeczne, co tylko pogarszało i tak już skomplikowaną sytuację. W końcu po jakimś nieznanym czasie zostałem z tego wyrwany. Pamiętam, że podskoczyłem na dźwięk wielu wystrzałów, po czym poczułem wyniszczającą migrenę i doświadczyłem przelotnych chwil ślepoty. Skrzywiłem się z bólu, po czym zamrugałem kilka razy i spojrzałem z powrotem w górę, by zobaczyć Clinta, niosącego wiotkie, pokiereszowane ciało Adriana, a za nim zamknięte drzwi do pokoju. Jak tylko go odłożył, przycisnął plecy do ściany. Oczy szeroko otwarte, oddychał ciężko jak dziecko, które właśnie zobaczyło ducha. Co to ma kurwa znaczyć? I co do cholery jest z tobą nie tak? Zapytał go Ken. Chyba nikt inny nie rzucił okiem na monitor, bo nie zadawałby takiego pytania. Zrozumiałem, dlaczego to coś było o wiele bardziej niebezpieczne niż cokolwiek innego w tym więzieniu. To było naprawdę dziwaczne. Przyjemność, jaką odczuwałem z oglądania, była natychmiastowym hajem. Gdy tylko oderwano mnie od tego bodźca, doznałem natychmiastowego, wstrząsającego dołka. Nie tak jak w przypadku zejścia, które następuje po zażyciu narkotyków uwalniających dopaminę. To było jak... W jednej chwili poczułem, że coś rozumiem. Jakby to coś zdradzało mi jakiś zakazany sekret. Ale przez kolejne chwile czułem się tak, jakby moje rozumienie świata całkowicie się rozpadło. Jakby mój mózg
usilnie próbował odrzucić to, czego się właśnie nauczyłem, wprowadzając mnie w jakiś stan egzystencjalnej grozy. Przynajmniej tak najlepiej mogę to ująć. To był ten kataklizm, prawda? Powiedziałem, wciąż psychicznie otrząsając się z tego doświadczenia. Clint spojrzał na mnie i przytaknął. Ale co? Ledwo mogłem wydusić z siebie to pytanie, ale Clint odpowiedział niezależnie od tego. Niektóre rzeczy nie mają prostych odpowiedzi. Wiem tylko, że gdzieś tam, w ogromnej przestrzeni nad nami, jest coś, czego nigdy nie mieliśmy zobaczyć. Coś, z czym nie możemy skrzyżować dróg. Ale jeśli to jest tam w górze, to nie powinniśmy się tym przejmować, prawda? O co chodzi z tym całym bajzlem i dlaczego do cholery to monitorujemy? Zapytałem. Clint westchnął. Sprawa wygląda tak. Jak tylko dowiedzieliśmy się o jego istnieniu, on dowiedział się o naszym. W pewnym sensie jesteśmy z nim połączeni. W każdej sekundzie, w której ludzkie oko dostrzega tę rzecz, ona odwzajemnia tę uwagę. Jeśli ktoś patrzy na to zbyt długo, to zaprasza to do nas. Trudno mi było odpowiedzieć na to szaleństwo. Myślę, że powinienem przedstawić ci również drugą część. Kontynuował. To już się do nas zbliża. Najlepsze przewidywania mówią o odległości około 19 tysięcy lat, ale po dzisiejszym dniu prawdopodobnie jest o wiele bliżej. Spojrzał na Adriana. Ten dupek właśnie skrócił życie ludzkości o kilka tysięcy lat. A potem spojrzał na mnie. Widziałem, że ty też patrzysz. Powiedział. Szczęście, że wyrwałem cię z tego, zanim oszalałeś. Prawdopodobnie właśnie również kosztowałeś nas około 50 lat. Dobrze, odezwał się Kael. Nie żebym nadążał za którąkolwiek z tych rzeczy, ale jak powstrzymujemy to coś przed przybyciem? Clint wypuścił suchy uśmiech. A właśnie tego próbowali się dowiedzieć. Dlatego zbudowali to pieprzone laboratorium. To jednak zabawne. Wszystkie ich badania prawdopodobnie tylko przybliżyły go do celu. Mruknął Ken. Więc to o to chodzi z tym kataklizmem. Nie byłoby to moje pierwsze przypuszczenie. Ta, dosyć porąbane. Clint powiedział wstając. Cóż, lepiej wynośmy się stąd w cholerę. To miejsce zaraz zostanie oblężone. Jasne, ale gdzie do cholery mielibyśmy się udać? W momencie, gdy spróbujemy wydostać się z tej wyspy, zostaniemy zastrzeleni. Może lepiej po prostu wykorzystać nasze szanse tutaj i wyjaśnić sytuację. Powiedział Kael. Nie ma kurwa mowy, żebyśmy tu zostali. Sandu, Ken i Bella odpowiedzieli zgodnie. Lepiej szybko coś wymyślmy. Powiedziała Bella. Wydostanie się stąd będzie trudne. To nie będzie trudne. To będzie niemożliwe. Co? Wyspa jest już otoczona, a kawaleria jest gotowa do uderzenia na każdego uciekiniera. Wiedzą o wszystkich, którzy mieli tu być i będą polować na tych, którzy cokolwiek widzieli. Przerwał na chwilę. Innymi słowy, mielibyście przejebane. A potem się uśmiechnął. Gdyby mnie tu nie było. Wyjął dziwacznie wyglądającą komórkę i wybrał numer. Hej, skończyłem. Mówił. Możesz mnie odebrać. Zanim zdążyliśmy zadać jakiekolwiek pytania, mały niebieski portal otworzył się w ziemi kilka metrów od nas. Więc ty też możesz to robić, co? Powiedział Ken. Ta jest. Odpowiedział Clint. Ale z tego nie wyjdą żadne potwory. Chwilę później
Z portalu wyskoczył dobrze zbudowany mężczyzna z bujną brodą, który wyglądał na późne lata 20. Co jest, Clint? Gdzie twój jebany transporter? Naczelnik go zepsuł. Mężczyzna zaśmiał się. A, no tak. Jak było tak przy okazji? A jak myślisz, Pete? Prawie umarłem. Jestem zaskoczony, że w ogóle udało ci się z tego wyjść. Ten naczelnik to twardy drań. Oj, przyprowadziłeś towarzystwo, co? Spojrzał na każdego z nas, zanim gestem wskazał na portal. Cóż, nie bójcie się, wskakujcie. Było jeszcze oczywiście kilka zastrzeżeń, głównie ze strony Kaela i mnie. Kael wciąż trzymał się swojej tożsamości jako jakiegoś nagannego przestępcy, który należał do tego miejsca, podczas gdy ja srałem na myśl o skoku w jakąś niebieską dziurę w ziemi. Jednak wszyscy inni byli gotowi do drogi. Pewnie każdy z nich miał swoje powody. Dzieciak wyglądał, jakby miał zaraz zemdleć, ale tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia. Sandu starał się po prostu zabrać go w cholerę jak najdalej z tego miejsca. Skończyło się na tym, że wskoczyłem do środka dopiero wtedy, gdy usłyszałem z góry odgłosy butów stąpających po metalu. Nie jestem do końca pewien, jak opisać moją podróż przez portal. Dezorientującą, jak sądzę, ale w tym momencie moje zmysły i tak były już całkiem otumanione. Zostaliśmy przeniesieni na szczyt metalowej wieży z widokiem na jakąś pustynną przestrzeń. Na powierzchni roiło się od upiornych stworzeń, które wyglądały jak jakaś hybryda kojota i skorpiona. I na pewno były agresywne. Nieustannie się atakowały, rozszarpując i kanibalizując się nawzajem. Na krawędzi platformy, na której się znajdowaliśmy, zamontowana była snajperka ze stołeczkiem pod nią. Były też puste pudełka po ciastkach i paczki suszonej wołowiny, rozrzucone po podłodze. Dlaczego włóczysz się po tym śmietniku? Zapytał go Clint, patrząc z obrzydzeniem na widok poniżej. Ćwiczenia strzeleckie, odpowiedział Pete. Pamiętasz tego gościa, którego mieliśmy zabić w Paradise X? Nie mogłem go za cholerę trafić, a potem prawie odrąbano mi kutasa. Chwila. Czy wy nawet nie zamierzacie wyjaśnić, gdzie my kurwa jesteśmy? KL przerwał, brzmiąc na nieco zirytowanego. To znaczy, myślałem, że to, co właśnie się stało, było dość oczywiste. Odpowiedział Pete. Przeskoczyliśmy do innego wymiaru. Gratulacje, jesteś teraz skoczkiem. Skoczkiem. Czy Adrian nie mówił czegoś na ten temat? Dobra. Gdzie planujemy się teraz udać? Zapytał Clint. Czekaj. Co masz na myśli? Odezwał się Ken. Że do innego wymiaru? Clint przytaknął. Cóż, myślałem, że jesteśmy... Jezu, Ken. Myślałem, że jesteś trochę bardziej żądny przygód. Ken westchnął. No, nie wiem. Jest mi całkiem dobrze na ziemi, wiesz? Jestem za. Powiedziała Bella, a Ken obrócił głową. O, mówisz poważnie? Tak. W sensie, co pozostało do zrobienia na ziemi? Może zobaczymy coś ciekawszego, póki żyjemy? Poza tym, jeśli wrócisz, to po prostu znowu zostaniesz schwytany. Naprawdę nie jesteś taki sprytny, jak myślisz. I co to była za rzecz, którą powiedziałeś mi te wszystkie lata temu? Ken uniósł brew. Pójdę za tobą wszędzie. Bella powiedziała szyderczo. Ken chichotał nieco nerwowo. Nigdy tego nie powiedziałem. Może coś podobnego, ale nie aż tak kiepskiego. Nieważne. Kontynuowała Bella, idąc w stronę Clinta i Pita. Wiem, gdzie się wybieram. I nie jest to ziemia. Ken wahał się jeszcze przez kilka chwil, zanim ostatecznie ustąpił. Aaa, kurwa! Powiedział. To popierdolone.
A co z tobą, wampirze? Clint spojrzał na Kaela. Nie jestem pewien, odpowiedział. Myślę, że nie zasługuję na wakacje. Clint kontynuował. Więc nadal uważasz, że gnicie w więzieniu zrobi komuś dobrze? Powiem ci coś, co może cię zainteresować. Jest planeta o nazwie Gehenna w obszarze zwanym Strefą Mroku. Nie ma tam żadnych zasad. Żaden międzywymiarowy rząd nie ma nad nią jurysdykcji, a każda wysłana przez nich grupa zadaniowa zostaje zniszczona. I uwierzcie mi, dzieje się tam wiele złego niewinnym istotom. Syf, który sprawia, że krew się gotuje na samą myśl. Chyba nie można nic na to poradzić. Nikt nie przyjdzie, by zlikwidować tych złych i powstrzymać cierpienie. Spojrzał Kaelowi martwo w oczy. Słuchaj, nie jesteś najsilniejszy, ale wystarczająco silny, by zrobić różnicę. Nie mówiąc już o tym, że możesz stać się jeszcze silniejszy. Nie marnuj swojego życia. Idź i pomóż tym ludziom. Istnieje oddział strażników o nazwie Wybawienie, który walczy z gangami i handlarzami kontrolującymi to miejsce. Możemy cię tam zabrać, a potem możesz iść i ich znaleźć. Przyłącz się do nich. Powiedz im, że cię wysłałem. Zajęło to chwilę, ale Kael ostatecznie ustąpił przed propozycją. Mimo, że wyglądał na niechętnego, mogłem stwierdzić, że był zadowolony. Znów miał jakiś cel. Teraz, powiedział Clint, odwracając się do nas twarzą. Co z wami zrobimy? AJ nadal wyglądał na przerażonego. Ciągle trzymał się Sandu. Jezu, Clint, powiedział Pete, gdy wystrzelił kolejny pocisk snajperski. W swoje odmęty wplątujesz również dzieci. Sandu westchnął. Słuchaj, doceniam, że nas stamtąd wyciągnąłeś, ale musimy wracać. Clint i ja obaj podnieśliśmy brwi. Co? Na pewno was wytropią, to fatalny pomysł. Może i tak, ale to już nie w moich rękach. Mam jeszcze jedną sprawę, którą muszę rozgryźć. Spojrzał na AJ-a. Jeszcze jedną rzecz muszę ogarnąć. Dla jego dobra, zaufaj mi. Clint westchnął. W porządku. Cóż, chcesz, żebym poszedł z tobą? Zapytałem. Sandu uśmiechnął się do mnie. Nie, to jest coś, co musimy zrobić sami. Dobra, odpowiedziałem. To była niezła jazda, stary. Czułem się dziwnie, żegnając się z nim w ten sposób. Tak, zdecydowanie. Ale jeśli wszystko się ułoży, na pewno mnie jeszcze zobaczysz. I tak oto wszystko zostało ustalone. Sandu i AJ wracali na ziemię. Ich dokładny cel? Cóż, wolałbym tego tutaj nie zdradzać. Kael kierował się do Gehenny, aby dołączyć do Wybawienia. Pete został na pustynnej planecie, aby kontynuować swoje ćwiczenia. Gdy Clint naprawił swój transporter, on, Ken i Bella wyruszyli Bóg wie gdzie. Cóż, dokładniej mówiąc, ja też z nimi pojechałem, ale sprawy dość szybko się skomplikowały i zostaliśmy rozdzieleni. Więc gdzie teraz jestem? To długa historia na inny czas. W tej chwili jestem z powrotem na Ziemi, ale nie będę mógł tu długo zostać. Dziura została odbudowana i mianowali prawdziwego naczelnika, który mnie szuka. Słyszałem, że to prawdziwy twardziel. Na dodatek mam stosy niedokończonych spraw porozrzucanych tu i ówdzie. Jeśli się z nimi nie uporam, to cóż, na pewno wrócą, by mnie prześladować.
ale myślę, że w końcu wszystko się ułoży. Przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie.